Witam wszystkich. Dowiecie się dzisiaj o sposobach działania regulatorów. Regulator jest to urządzenie działające w układzie automatycznej regulacji, wytwarzające sygnał sterujący na podstawie sygnału uchybu regulacji. Wyróżniamy trzy grupy regulatorów. Regulatory o działaniu nieciągłym, regulatory o działaniu ciągłym oraz regulatory o działaniu dyskretnym. Regulatory o działaniu nieciągłym charakteryzują się dwoma jednoznacznie określonymi wartościami sygnału wyjściowego. Regulatory te często są stosowane w układach regulacji temperatury, ciśnienia, wysokości poziomu napełnienia zbiorników. Regulatory o działaniu dyskretnym zmieniają wartość wielkości sterującej obiektem w podobny sposób jak regulatory nieciągłe, z tą różnicą, że zmiana wartości następuje tylko w wybranych chwilach czasu, a stopniowanie jest na tyle precyzyjne, że dla obiektu w praktyce niezauważalne. Działanie tych regulatorów opiera się na wykorzystaniu układów mikroprocesorowych lub komputerowych. Regulatory o działaniu ciągłym, jak nazwa wskazuje, zmieniają wartość wielkości sterującej w sposób ciągły. Nazywa się je również regulatorami analogowymi. Wśród regulatorów o działaniu ciągłym najczęściej stosowane są regulatory proporcjonalne, regulatory proporcjonalno-całkowe, regulatory proporcjonalno-całkowo-różniczkowe. W przypadku regulatora proporcjonalnego sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do sygnału wejściowego. Prostym przykładem regulatora proporcjonalnego jest regulator Wata, którego schemat możesz znaleźć w skrypcie. Regulator proporcjonalno-całkowy charakteryzuje się tym, że sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do sygnału wejściowego oraz całki sygnału wejściowego. Regulatory proporcjonalno-całkowo-różniczkujące zawierają w sobie cechy regulatorów proporcjonalnych oraz proporcjonalno-całkowych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.